19 lipca wspominamy błogosławioną Ludwikę Sabaudi, zakonnicę. Ludwika urodziła się w święto świętych młodzianków 28 grudnia 1462 roku w Genewie, w Szwajcarii. W rodzinie książęcej, jako piąte z dziewięciorka dzieci, błogosławionego Amadeusza IX Sabołudzkiego i Jolanty Francuskiej, córki Karola VII, króla Francji. W młodości była głęboko oddana modlitwie, lubiła przebywać w samotności. Jako młoda dziewczyna pościła o chlebie i wodzie, a pod kosztownymi szatami nosiła włosienicę. Za namową wuja w roku 1479 została żoną bogobojnego Hugona i zamieszkała z nim na zamku w Nezoroj. Po 11 latach małżeństwa Hugon zmarł, a 27-letnia Ludwika została sama, bo małżeństwo było bezdzietne. Została już wcześniej tercjarką franciszkańską, a w roku 1492 wstąpiła do klasztoru klarysek w Orbe. Wówczas swój majątek przekazała potrzebującym. W klasztorze pełniła proste obowiązki, m.in. gotowała, zmywała naczynia, sprzątała korytarze, opiekowała się chorymi siostrami. Oddała się modlitwie i pokucie, chętnie też służyła radą wielu franciszkanom i umacniała ich słowem. Zmarła w opinii świętości, mając zaledwie 41 lat, 24 lipca 1503 roku. Początkowo ciało jej pochowano obok męża, w Nozerloj. Niestety w czasie reformacji zostało sprofanowane przez protestantów. Obecnie spoczywa w kaplicy pałacowej dynastii Sabaudów w Turynie we Włoszech. Beatyfikował ją papież Grzegorz XVI w 1839 roku. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Ludwika odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.